Dzisiaj gościł nas absolwent naszej szkoły, Antoni Marczyński, jest nam bardzo miło i poprowadzi wykład o ornitologii pod tytułem Co my wanie na obiekt. Więc witam Was bardzo serdecznie. Mnie również jest bardzo miło, bardzo się cieszę z zaproszenia i z tego, że mogę tutaj dzisiaj być. No, w Brytanii dużo się zmieniło od mojej ostatniej tutaj bytności. Bardzo, bardzo na plus. Tutaj już przedstawił temat mojej prezentacji. Mimo że mamy w tej chwili taką aurę, że no bardziej tematem na czasie byłby jakiś temat poświęcony śpiewowi ptaków, dobieraniu się w pary, ale to może w jakiejś kolejnej edycji tego rytanieckiego festiwalu. Natomiast dzisiaj chciałem przedstawić prezentację poświęconą właśnie różnym, bardziej zwyczajnym i mniej zwyczajnym zwyczajom żywieniowym u ptaków. Akurat tutaj może zły posiłek dałem w tytule, bo na slajdzie tytułowym mamy mewę zjadającą śniadanie akurat, ale mewy będą jakby tak na wielki, zostawione na wielki finał. Ja miałem w planach przedstawienie w czasie tej prezentacji kilku takich krótkich filmów z internetu. No, jak wszyscy wiemy, z internetem mamy pewne problemy, więc może ta część odpadnie. Zastanawiam się jeszcze, czy jakieś rzeczy organizacyjne muszę powiedzieć. Za wszelkie jakieś ewentualne niedoróbki bardzo, bardzo przepraszam. Ja niestety mam tą brzydką cechę, że bardzo wiele rzeczy robię na ostatnią chwilę i za każdym razem sobie mówię, że to już po raz ostatni do następnego razu. Więc prezentację zacząłem robić wczoraj koło 18, skończyłem o 2 w nocy, więc pokornie przyjmę wszelkie krytyczne uwagi na koniec. Zaczynając, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ptaki jedzą. I oczywiście odpowiedź może być bardzo krótka, żeby żyć, tak? I żyją, żeby jeść. Natomiast jakby temu tematowi przyjrzeć się bardziej naukowo, możemy powiedzieć, że ptaki jedzą przede wszystkim, żeby zaspokajać swoje potrzeby metaboliczne. I taką wielkością, która cechuje właśnie to, jak często, jak dużo ptaki powinny jeść, jest tak zwany wskaźnik BMR, czyli Basal Metabolic Rate. Dokładnie jest to właśnie podstawowa przemiana materii. Ta definicja nie jest trudna do znalezienia. To jest definicja z Wikipedii, wklejona chyba bez żadnych zmian, poza właśnie wyszczególnieniem tego na dole, tych 3 dniach diety bezbiałkowej i po co najmniej 8 godzinach snu, dlatego że jest to oczywiście definicja dla człowieka. W przypadku ptaków no, 3 dni diety bezbiałkowej i 8 godzin snu są to warunki, które dosyć ciężko jest ptakowi spełnić. Innym trudnym punktem tej definicji jest właśnie fragment o warunkach komfortu cieplnego, ponieważ ptaki zamieszkują niemal całą kulę ziemską. Wiadomo, że temperatura na Ziemi nie wszędzie jest taka sama, nie wszędzie stanowi komfort cieplny, prawda? Tam, gdzie mamy naprawdę potężne mrozy, akurat na stacji badawczej Wostok, gdzie odnotowano prawie minus 90 stopni Celsjusza, chyba żadnych ptaków nie ma. Tam pewnie w okolicy się czasami jakiś pingwin cesarski może pojawić. Natomiast tutaj mamy maksymalne dobowe amplitudy w Polsce, gdzie w Płocku i Włocławku mieliśmy od plus 8 do minus 20 stopni. Oczywiście te zmiany temperatury nie pozostają bez wpływu na to, jak ptaki reagują pod względem metabolicznym. Warto również zaznaczyć, że temperatura ciała ptaków jest zasadniczo wyższa niż u większości ssaków. Ona się kształtuje między 38 a 42 stopnie Celsjusza. Również wiele ptaków stosuje różnego rodzaju, można powiedzieć, triki po to, żeby ograniczyć wydatki energetyczne. Część z nich obniża na przykład na noc swoją temperaturę ciała po to właśnie, żeby tą energię marnować, można powiedzieć, w wolniejszym tempie. I tutaj mamy taki wykres, który pokazuje zależność między dwiema wielkościami. Na tamtej osi Y mamy masę ptaków w gramach i tutaj na dole są gatunki uszeregowane od
ptaków, które są najbardziej masywne, tak jak na przykład łabędź trębacz, to jest łabędź jeszcze większy od tego łabędzia niemego, którego my możemy obserwować w Polsce. Mamy pelikana brunatnego, kruka, pustułkę amerykańską, czyli takiego średniej wielkości sokoła, pasówkę białobrewą, która jest właściwie wielkości wróbla, strzyżyka śpiewnego, dosyć małego ptaka i w końcu jednego z najmniejszych ptaków na świecie, rudaczka północnego, czyli jeden z gatunków kolibrów. No i widzimy, że wraz ze spadkiem masy, tak, od prawie 9 kg w przypadku łabędzia trębacza do zaledwie kilku gramów w przypadku rudaczka, ten wartości z tej drugiej osi, czyli z zapotrzebowania na energię przy przyjęciu jednostki, tutaj powinno być chyba duże J, bo chodzi o kilojoule na kilogram masy ciała, no znacząco rosną. Prawda? Więc taki rudaczek północny już zapotrzebowanie energetyczne ma ogromne. Zresztą myślę, że wszyscy pewnie kiedyś słyszeli, tak, o tym, że kolibry właśnie muszą jeść przez cały dzień i jedzą wysoko energetyczny nektar właśnie po to, żeby ten swój bardzo wysoki metabolizm w pewnym sensie obsłużyć. No i jeszcze można sobie zadać pytanie, gdzie my się tak, znajdujemy na tych dwóch osiach. My jesteśmy mniej więcej w tym przedziale. Tak? To jest właśnie około 150-300 kilojuli na kilogram. Oczywiście to jeszcze zależy od szeregu różnych warunków. No a więc widzimy, że tak, jesteśmy od łabędzia trębacza do pustułki amerykańskiej. Te ptaki mają zapotrzebowanie, w którym my się mieścimy, natomiast już taka pasówka białobrewa ma zapotrzebowanie większe niż ktokolwiek z nas. Skoro już wiemy, że ptaki jeść muszą, bo bez jedzenia by po prostu zginęły, pojawia się drugie fundamentalne pytanie. Pojawia się pytanie, jak to jedzenie znaleźć? Ponieważ oczywiście jest jedzenie, którego jest wszędzie w bród i właściwie nie trzeba się zupełnie nad tym zastanawiać, ale są też ptaki oczywiście, które żeby coś do jedzenia znaleźć, muszą się natrudzić znacznie, znacznie bardziej. I u ptaków najważniejszym zmysłem decydującym właśnie o sukcesie w znalezieniu pokarmu jest oczywiście wzrok, który u zdecydowanej większości gatunków jest znakomicie rozwinięty. Chociażby u ptaków szponiastych oraz sów, a więc tych gatunków, które polują na ofiary, które bardzo lubią się chować, które bardzo lubią uciekać, a więc trzeba je najpierw wypatrzeć, a później zobaczyć, gdzie one uciekają. I stwierdzono, że u tych ptaków sama masa oczu jest właśnie od niemal 1,5 do ponad 2 razy większa niż u innych ptaków o podobnej wielkości. W przypadku słuchu jest to zmysł, który występuje przede wszystkim u sów, dlatego że jak wszyscy doskonale wiemy, duża część sów poluje w okresie nocy, kiedy wzrok staje się mniej pomocny, aczkolwiek sowy też mają całkiem niezły wzrok, to nie jest tak, że one są kompletnie ślepe i tylko słuchem się posługują. Zmysł dotyku jest może mniej popularny, jeżeli chodzi o sposób zdobywania pokarmu, natomiast są grupy ptaków, które bazują właśnie na tym zmyśle. No i węch, który przez długi czas w ogóle się zastanawiano, czy ptaki go używają, czy ptaki mają węch. Natomiast badania z ostatnich powiedzmy 200-300 lat ewidentnie pokazują, że są gatunki oraz grupy gatunków, gdzie ten węch no, ma bardzo duże znaczenie. I troszeczkę bardziej szczegółowo, ptaki widzą świat kolorowy, tak? Dlatego że nie wszystkie zwierzęta widzą świat w ten sposób jak my. Ptaki widzą wręcz świat jeszcze bardziej kolorowy niż my, dlatego że one mają więcej rodzajów receptorów w oczach i między innymi potrafią widzieć światło UV odbijane przez chociażby upierzenie partnera, dzięki czemu takie ptaki jak chociażby papużki faliste, co zostało zbadane, wybierają właśnie partnera na podstawie intensywności, z jaką jego upierzenie odbija światło UV. Natomiast chociażby pustułka, ptak drapieżny, tutaj akurat mamy na dole pustułkę amerykańską, dosyć podobny gatunek. Pustułka wykorzystuje tą zdolność
postrzeganie świata również w świetle UV, do śledzenia nornic, czyli gryzoni, które w tych miejscach, w których poszukują same pokarmu, znaczą te ścieżki swoim moczem i my tego moczu nie widzimy, natomiast pustułka właśnie dzięki zdolności widzenia tego w świetle UV ten mocz widzi i można powiedzieć jak po nitce do kłębka do takiej nornicy trafia. W przypadku ptaków warte podkreślenia jest, że najlepiej widzące ptaki, a więc właśnie sowy, ptaki szponiaste, dzieżby, które są również drapieżnikami, mają w każdym oku po dwie plamki żółte z dwoma dołkami środkowymi tak zwanymi, a więc takim skupieniem bardzo gęstym receptorów, dzięki czemu ta ostrość widzenia w tych miejscach znacząco wzrasta. Z tego co słyszałem, w tej chwili w Centrum Nauki Kopernik jest jeden z eksponatów, który umożliwia właśnie porównanie swojego wzroku ze wzrokiem ptaka drapieżnego i tam jest, że jakiś przedmiot człowiek jest w stanie zobaczyć więcej z 300 metrów, natomiast ptak drapieżny, nie pamiętam, który został wykorzystany w tym porównaniu, będzie w stanie to zrobić już z odległości 1,5 kilometra. A więc no, różnica jest kolosalna. I u ptaków mamy różnie umieszczone oczy, dlatego że to nie jest zawsze tak, że oczy są tak jak u nas z przodu, spod twarzy, bo ptaki generalnie nie mają twarzy. I w zależności od tego, czy oczy są rozmieszczone bardziej po bokach, czy bardziej są skierowane ku przodowi, od tego zależy pole widzenia, co jest szczególnie ważne w przypadku gatunków, które tak jak kaczki muszą jednocześnie czasami i żerować, no i rozglądać się na boki, czy w promieniu właśnie, czy w polu widzenia nie pojawił się drapieżnik, który mógłby to przyjemne żerowanie zakończyć. I tutaj jako ciekawostkę warto dodać, że bardzo wiele sokołów, takich właśnie jak pustułka amerykańska, ma pod okiem taki ciemny wąs. Jeżeli ktoś sobie przejrzy przewodnik do rozpoznawania ptaków, dotrze do działu z sokołami, niemal wszystkie mają właśnie tak zwany wąs. I okazuje się, że funkcja tego wąsa jest dokładnie taka sama jak chociażby plam, które malują sobie zawodnicy futbolu amerykańskiego, piloci myśliwców czy snajperzy. Po prostu tak, ten sposób, można powiedzieć, ozdabiania twarzy, czy w tym przypadku głowy, służy zmniejszeniu odbijania się światła, dzięki czemu słońce wtedy, kiedy intensywnie świeci, po prostu nie przeszkadza w widzeniu. Słuch, tak jak wspomniałem przy tym wcześniejszym slajdzie, jest szczególnie cenny dla sów, które są pod tym względem ptakami naprawdę niezwykłymi. Tutaj ta wielka szara twarz to jest puszczyk mszarny, gatunek, który kilka lat temu został po wielu latach oczekiwań stwierdzony w Polsce jako gatunek lęgowy w takich bagiennych lasach na Lubelszczyźnie. I ta tak zwana twarz sowy nazywa się szlara. Szlarę tutaj dobrze widać u płomykówki, że jest to właściwie taki coś w rodzaju anteny, tak? Jest to taka czara zbierająca dźwięki, dzięki czemu sowa może łatwo zlokalizować dokładne położenie swojej ofiary. W tym lokalizowaniu bardzo przydatna jest również cecha polegająca na asymetrycznym ułożeniu otworów usznych. Mamy tutaj właśnie głowę puszczyka mszarnego i te czerwone kreski wskazują, gdzie są położone uszy. Tak? Czyli powiedzmy, gdyby tą głowę przyjąć za tarczę zegara, to jedno ucho jest na wysokości powiedzmy godziny drugiej, natomiast drugie ucho mniej więcej na wysokości godziny 7-8. Dzięki temu właśnie ptak jest w stanie bardzo, bardzo dokładnie zlokalizować swoją ofiarę, nawet w sytuacji, kiedy ona znajduje się głęboko pod śniegiem. Akurat puszczyki mszarne są ptakami, które przede wszystkim występują na obszarach położonych daleko na północy Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. One nie podejmują specjalnie dalekich wędrówek, dlatego muszą sobie radzić w sytuacjach, kiedy dookoła mają grubą pokrywę śnieżną i
dzięki właśnie temu niezwykle czułemu zmysłowi słuchu, co zawdzięczają również bardzo wysokiemu skupieniu komórek rzęsatych w aparacie słuchowym, one są w stanie usłyszeć i wyciągnąć spod śniegu nornicę czy nornika, właściwie słysząc tylko to, że ona cichutko te kilkadziesiąt czasami centymetrów pod śniegiem skubie sobie liście. Tak? Czyli wtedy coś tam sobie chrupie i już to cichutkie chrupanie pod śniegiem jest dla takiej sowy znakiem, że no, obiad będzie podany całkiem niedługo. Oczywiście nie wszystkie ataki kończą się sukcesem, natomiast duża część tak. Tak jak wspomniałem, bardzo długo wątpiono, czy ptaki w ogóle posługują się węchem i wiadomo, że na pewno do właśnie tej wąskiej grupy, która wykorzystuje ten zmysł, należą tak zwane sępniki. Nazywane dawniej urubu, są to tak zwane sępy Nowego Świata, ponieważ sępy zasadniczo dzielimy na sępy Starego Świata, czyli te sępy występujące w Europie, w Afryce oraz w Azji, i sępy Nowego Świata z obu Ameryk. Sępy te amerykańskie mają inną sytuację, jeżeli chodzi o systematykę, ponieważ są to ptaki bardziej spokrewnione z bocianami, okazuje się, a nie z orłami czy z sokołami. I zwróćcie uwagę na to, że taki sępnik różowogłowy, urubu różowogłowy, ma bardzo duże nozdrza. I kiedy badano również anatomicznie te ptaki, okazało się, że mają bardzo silnie rozwinięty ośrodek w mózgu odpowiedzialny za węch. Natomiast musiano zaczekać do eksperymentów, które były prowadzone między innymi przez firmy zajmujące się przesyłem gazu ziemnego. Naturalny gaz ziemny jest bezwonny, natomiast firmy właśnie gazowe podczas przesyłania i dostarczania do gospodarstw dodają do niego dodatku etanotiolu, zwanego również merkaptanem etylu. On, jak znalazłem taką informację, w roku 2000 został w księdze Guinnessa wpisany jako najbardziej śmierdząca substancja na świecie. I podobno człowiek jest w stanie wyczuć tam jedną milionową cząstkę tej substancji w powietrzu. Natomiast badano, czy gazociągi są szczelne. W ten sposób, że właśnie dodawano sporo tego merkaptanu, tego etanotiolu, i obserwowano, w których miejscach gromadzą się sępniki kołujące, ponieważ wiedziano, że w tym miejscu gaz się ulatnia, że ten gazociąg w tym miejscu jest nieszczelny, a więc w tej chwili już oczywiście te metody właśnie badania szczelności gazociągów są bardziej zaawansowane, aczkolwiek no, jest to sytuacja opisana i na pewno warta podzielenia się jako ciekawostka. Natomiast mało jest informacji co do tego, czy faktycznie węch odgrywa ważną rolę u takich ptaków jak chruściele, jak żurawie, perkozy czy lelki, ponieważ tutaj mamy tylko dane dotyczące właśnie tej względnej wielkości ośrodka węchowego w mózgu, natomiast no nie mamy bezpośrednich dowodów tak z natury, z obserwacji, że faktycznie te ptaki będą wykorzystywały węch przy zdobywaniu pokarmu. Dotyk jest szczególnie ważny dla ptaków należących do grupy siewkowców. To są ptaki spokrewnione z mewami między innymi, chociaż może nie do końca to widać. Ptak na górze to jest słonka, gatunek bardzo ciekawy, występujący głównie w lasach. To jest o tyle interesujące, że siewkowce są przede wszystkim ptakami związanymi z terenami podmokłymi, z mokradłami, z podmokłymi łąkami, z wybrzeżem morskim, tak jak chociażby właśnie biegu z Rdzawy na dole, a słonka właśnie zamieszkuje dno lasu, gdzie znakomicie się maskuje dzięki swojemu kryptycznemu barwieniu. I dziób u słonki jest bardzo długi i jest niezwykle silnie unerwiony. Dzięki czemu słonka, sondując miękką leśną glebę, jest w stanie bardzo, bardzo dobrze znaleźć wszelkie jakieś bezkręgowce, które w tej glebie sobie żyją. Natomiast u biegusa rdzawego, który dziób ma krótszy, ale też bardzo dobrze unerwiony, on nie tylko będzie znajdował bezkręgowce na podstawie samego dotyku, ale okazuje się, że po wytknięciu tego dzioba w mokry piasek, ptaki są w stanie wytworzyć w tym piasku, w tej wodzie, która się tam znajduje, falę ciśnieniową.
I jeżeli jakieś drobne organizmy są w tym piasku, one zakłócają tę falę i można powiedzieć, że jest to taki no, bardzo prymitywny rodzaj pewnej echolokacji. Tak, tak jak nietoperze odbierają sygnały o przeszkodach czy o pokarmie, tak samo właśnie ta fala ciśnieniowa wraca do ptaka i jest w stanie, można powiedzieć, stworzyć sobie taką mapę tego, jak wygląda sytuacja, gdzie należy się przemieścić, żeby do jakiegoś smacznego bezkręgowca dotrzeć. I można zadać pytanie, czy ptakom smakuje to, co jedzą. To jest dosyć ciężkie pytanie. I ludzie zastanawiali się nad samym pojęciem smaku od dosyć dawna. Arystoteles, który interesował się naprawdę wszystkim, również ptakami, stwierdził, że smak jest przenoszony z języka przez krew do wątroby i serca. Serce rozumiem, o co chodzi z tą wątrobą, nie do końca. Natomiast trzeba było znacznie dłuższego czasu, żeby w XVII wieku po raz pierwszy odkryć brodawki smakowe, czyli właśnie te wypustki na języku, a same kubki smakowe dopiero w drugiej połowie XIX wieku zostały odkryte, najpierw u żab, a później u ryb. I tutaj mamy przegląd właśnie kilku organizmów razem z podanymi wartościami, ile kubków smakowych u nich występuje. Jak widać, na przykład papuga w porównaniu z człowiekiem ma tych kubków smakowych naprawdę niewiele. I jeżeli chodzi o ich lokalizację, u ptaków w większości przypadków mamy kubki smakowe na podstawie języka, na podniebieniu i w części jamy gębowej zlokalizowanej bliżej tylnej części gardła. Natomiast badania nad kubkami smakowymi u krzyżówki wykonane w Belgii w latach 70. XX wieku wykazały, że u niej kubki smakowe znajdują się nie tylko na samym języku, tak jak w zdecydowanej większości przypadków, ale znajdują się również na samym dziobie i eksperymentalnie stwierdzono, że krzyżówki są w stanie zidentyfikować na przykład groch, który w jednej próbie był zupełnie niemodyfikowany, natomiast w drugiej próbie był modyfikowany na taki bardzo niesmaczny i kaczki perfekcyjnie oceniały, czy on jest smaczny, czy niesmaczny. Smaczny oczywiście zjadały, a tego smacznego nie. I prowadzono również badania nad ptakami w Niemczech, gdzie podawano tym samym osobnikom wodę z dodatkiem różnych substancji odpowiadających za te cztery podstawowe smaki odczuwane przez człowieka. I w tym przypadku również stwierdzono, że ptaki są w stanie te smaki rozróżniać. Natomiast generalnie nie można powiedzieć, żeby ptaki były jakimiś specjalnymi smakoszami. Dla nich, myślę, zdecydowanie ważniejsza jest wartość energetyczna pokarmu, którym się żywią, a nie to, czy on jest smaczny, czy niesmaczny, więc Magda Gessler nie miałaby w świecie ptaków czego szukać. Tutaj mamy pokazane różne rodzaje dziobów, dlatego że pierwsza rzecz to jest, żeby ten pokarm znaleźć, prawda, kierując się różnymi zmysłami. Jeżeli już jesteśmy skonfrontowani z naszym pokarmem, no jakoś go trzeba do tego organizmu wprowadzić. My najczęściej używamy sztućców albo po prostu dłoni. U ptaków z dłońmi bywa różnie, jeżeli chodzi o chwytność stóp. Natomiast widzimy, że ewolucja wyposażyła ptaki w ogromną różnorodność dziobów. Tak? Mamy zarówno dzioby przystosowane znakomicie do filtracji drobnej zawiesiny organicznej, takie jak na przykład u kaczek. Mamy dzioby świetnie przystosowane do szukania różnych bezkręgowców w mule i w piasku, takie jak u szablodzioba czy u kulika wielkiego. Mamy dziób, który można porównać ze scyzorykiem szwajcarskim, dlatego że on działa i jak dłuto, i trochę jak sztylet, jeszcze jak, można powiedzieć, taka szczotka do czyszczenia butelek, choć tutaj bardziej chodzi tutaj o język u dzięciołów. Mamy niezwykłe dzioby u krzyżodzioba, czyli właśnie u ptaka, który po angielsku nazywa się crossbill. Widać, że te połówki są skrzyżowane i tak się nachodzą na siebie nawzajem. Mamy jeżyka, czyli swift,
który ma dziobek bardzo malutki, natomiast jak otworzy paszczę, to ta paszcza jest wielka. No oczywiście ptaki drapieżne, takie jak chociażby orzeł z bardzo silnym dziobem, którym rozdzierają fragmenty, znaczy kawałkują ofiarę na drobniejsze części, a więc w zależności od rodzaju przyjmowanego pokarmu oczywiście te dzioby są bardzo, bardzo różne.